Wyjątkowy prezent z okazji Dnia Dziecka otrzymali podopieczni trzech włocławskich przedszkoli. Nowe place zabaw zostały dziś udostępnione maluchom z przedszkoli numer 32, 9 i numer 6. Nasz stary plac zabaw, można powiedzieć, że pamiętał jeszcze czasy PRL-u. Teraz jest piękny, nowy, kolorowy plac zabaw i dzieci na pewno będą miały ogromną radość z przebywania i zabawy na tym placu zabaw. Maluchy zgodnie przyznały, że bardzo cieszą ich nowe huśtawki i bujawki i już nie mogą doczekać się, kiedy je wypróbują. A jak Wam się podoba? Bardzo. Mi też bardzo. Mi też bardzo. A co jest najfajniejsze na tym placu zabaw? Karuzela. Na mnie ta pajęczyna. Huśtawki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo lubię się bujać. A ty? Ja lubię też huśtawki. A lubię rynki. Gra. Co podoba na placu zabaw? Ta pajęczyna najbardziej. Nowe place zabaw przy przedszkolach są inwestycjami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego. Tak się składa, że dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka i chyba jest najlepszy czas, żeby tego typu inwestycje otwierać, bo to są inwestycje kierowane dla ludzi, dla społeczeństwa, dla mieszkańców tutaj tego osiedla, no i przede wszystkim dla dzieci. Te inwestycje są potrzebne i dlatego też cały czas mówię o tym, że nie będziemy budować wielkich rzeczy, ale tego typu inwestycje, które po prostu poprawiają jakość życia mieszkańców, bo mam takie wrażenie, że to jest najbardziej potrzebne w danej chwili. Ja również bardzo się cieszę z tego placu zabaw. To świadczy o tym, że mieszkańcy Południa są zorganizowani i potrafią odpowiednio zagłosować na ten budżet obywatelski. Poza tym chciałem powiedzieć, że spółdzielnia tu wynosiła również własny wkład. Na jesienią już ubiegłego roku zrobiliśmy chodnik i dojście do przedszkola. Ładną, szeroką, szeroką trasę. Bo tam też była zniszczona, bo przedszkole ma lat 30, szkoła też tyle samo, nawet troszeczkę więcej. Plac zabaw w przedszkolu przy ulicy Kaliskiej kosztował 70 tysięcy złotych.